Autoserwis Robert Wierzajkis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów. Metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Baryńskiego 26b. Telefon 792 287 467. Dwudziestolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Suwałki świętowały piknikiem. Rozpoczęty tuż przed południem zgromadził sporą grupę wystawców. Począwszy od wytwórców rękodzieła, przez firmy i instytucje działające w Suwałkach, aż po liczne organizacje pozarządowe. Nie zabrakło też służb mundurowych. I choć przysłowie mówi, że za mundurem panny sznurem, to na bulwarach nie tyle mundur, co żołnierska grochówka zrobiła prawdziwą furorę. Duże zainteresowanie widzimy waszą grochówką. Tak, zainteresowanie bardzo duże. Jest smaczna. A jaka jest tajemnica tej grochówki? Wojskowa. Tajemnica. Gotowana na wolnym ogniu z sercem. I to serce chyba było najlepszą przyprawą, bo... Pakuje panu grochóweczko? Bardzo, bardzo. Naprawdę pyszna. A to żona? Nie, siostra. Siostra. Lubi grochówkę? Nie wiem, myślę, że tak. Trzeba jego kobiety zapytać. A pani próbowała tej grochówki? Nie próbowałam, mąż je. Mąż je, mężowi smakuje? A bardzo smakuje. A która jest lepsza, ta czy ta, którą żona ugotuje? No, żona oczywiście. Ale teraz mów prawdę. Prawdę mówię. Wojsko, ale ta też jest dobra. Dzisiaj tą grochówkę serwuje 14 punkt, czyli pancerny z naszego miasta. Jak nie wiadomo, wszystko jest opisane, ale zapraszamy. Chętni na żołnierski posiłek nieustannie ustawiali się w kolejce i długo było to najbardziej oblegane miejsce na bulwarach. Frajdą dla najmłodszych okazał się również rosomak. Wóz bojowy, który specjalnie na tę okoliczność pojawił się na stanowisku prezentacyjnym naszego wojska. Rosomak, 12-litrowy silnik diesla, mocy 500 koni, przewozi obsługę właśnie operatorów Spike'a tutaj obok. Mieści 7 osób razem z kierowcą, 20 ton waży i pokonuje każdą przeszkodę, czy wodną, czy też lądową. I stąd te z tyłu śruby takie, które... Tak. Z tyłu są wirniki napędzające. 10 km na godzinę w wodzie może pokonywać. Trudno się tym jeździ, bo to kawał maszyny. No tak, najgorsza to jest właśnie widoczność z góry. Ale jak kierowca jest dobry, to sobie poradzi. Do wozu chętnie zaglądały nie tylko dzieci. Dorosłych zaskakiwała surowość wyposażenia, a dzieciaki nagle zaczynały rozumieć, że żołnierska służba to nie jest łatwa praca. Tuż obok okazałego wozu niepozorne urządzenie, które okazało się groźną bronią. Możemy nim strzelać na odległość do 4 km, posiada dwie głowice tandemowe. Pierwsza głowica jest po to, żeby zniszczyć pancerz reaktywny ERA, a druga przepala plazmę i wpada do środka i unieszkodliwia pojazd i załogę w nim. Bardzo inteligentna broń. I bardzo groźna. I bardzo groźna. Oby jej nie trzeba było używać w najbliższym czasie. Jesteśmy przeszkoleni. Proszę mi powiedzieć, czy długo trzeba uczyć się, żeby umieć to obsługiwać? Człowiek całe życie się uczy. Jedni krócej, jedni dłużej, powiem pani. No zależy. Ale celne oko trzeba mieć. No tak, oczywiście. Czy
to urządzenie ma coś, co pomaga wycelować w dany obiekt? Tak, ma tak zwany celownik termalny, może w nocy spoglądać i ma też kamerę dzienną, jak jest widno, tak? Także można w nocy, w dzień z niego strzelać. Do 4 km może sobie zdalnie paluszkiem sterować. Bardzo inteligentna broń. Wśród prezentacji służb mundurowych nie zabrakło też policji. Funkcjonariusze zachęcali do bliższego przyjrzenia się policyjnym pojazdom, a dzieciaki z radością korzystały z okazji przymierzenia się do ich motocykli, które z bliska robiły na nich ogromne wrażenie. Jednak nie tylko na prezentacjach sprzętu oparto to spotkanie z najmłodszymi. Suwalscy policjanci z Wydziału Prewencji przygotowali się bardzo solidnie. O, bonus! Czyli bez pytania. Nie musisz pytania, od razu dostaniesz nagrodę. Od razu dostaniesz nagrodę. Zobacz, jakie szczęście. Proszę. 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 Oblask, jak również zobacz, dzisiaj jesteś małym policjantem. Na kogo Państwo dzisiaj tutaj czekacie? Na najmłodszych, jak również dorosłych. Tak jak Pani widzi, na stoisku profilaktycznym mamy i koło fortuny, gdzie dzieci mogą wylosować pytania, jak również mogą wygrać nagrody. Mogą zobaczyć, jakim sprzętem poruszamy się, tak? Ale też chcemy edukować tą młodzież, jak również dorosłych. Chcemy, żeby wiedzieli, jak bezpiecznie mają się zachowywać, żeby nie dać się oszukać, jak również dzielnicowi są dzisiaj po to, żeby właśnie promować. Ponieważ mamy w tej chwili konkurs Poznaj swojego dzielnicowego i każdy z obywateli może oddać głos. Znakujemy rowery, także jesteśmy przygotowani i czekamy na bardzo dużą ilość odwiedzających nasze stoisko profilaktyczne. Dzieciaki, które tu przyjdą, będą mogły obejrzeć z bliska Wasz sprzęt? Jak najbardziej. Możemy, prezentujemy sprzęt, możemy usiąść na motor, możemy wsiąść do pojazdu służbowego, gdzie konkretnie opowiemy, na czym ta nasza służba polega. Po dużej porcji wrażeń, coś dla ciała. Na europejskim festynie nie mogło zabraknąć produktu codziennego, ale w wydaniu niecodziennym. Nasze chleby wszystkie są na zakwasie, który mamy już od ponad 20 lat w rodzinie, bo jakby zaczątek już ma te 20 lat, on jest cały czas fajnie prowadzony, a też to, co dla nas jest bardzo ważne, to prawdziwa mąka, czysta mąka, która jest z lokalnych młynów. Zaopatrujemy się albo tutaj w Suwałkach, w Augustowie, ewentualnie z Warmii też sprowadzamy taką ekologiczną mąkę. No i tu w naszym takim zaciszu domowym, w domowej manufakturze ten proces jest bardzo długi też, nie tak jak w piekarni przyspieszony. 2 dni od przygotowania zaczynu do wyjęcia chleba z pieca to jedna z tajemnic pieczywa, które pozostaje długo świeże, pięknie pachnące i znakomicie smakuje. Ten chleb powstaje z mąki pochodzącej ze zbóż rosnących na Suwalszczyźnie, jest więc produktem wyjątkowym. Równie wyjątkowe dzieła sprzedawał pan Tadeusz. Lokalny stolarz, mimo emerytury, nie umie i nie chce rozstawać się z surowcem, którego obróbka zdaje się być jego prawdziwą pasją. Dzisiaj jego warsztat prowadzi syn, a z kawałków drewna, których żal po prostu wyrzucić, powstają zabawki. Ręczna obróbka, dbałość o każdy, najmniejszy detal, prostota kształtu otwierają dziecku drzwi wyobraźni. Mistrz stolarski w każdej z tych zabawek zostawia kawałek serca, ale też bardzo dba o to, by były to przedmioty bezpieczne dla dzieci. A przyjaźniejszy materiał od drewna gładkiego jak szkło i pociągniętego atestowanym ekologicznym barwnikiem chyba nie istnieje. Na bulwarach gwar mieszkańców mieszał się z popisami artystycznymi, koncertem Suwalskiej Orkiestry Dętej. Czego zabrakło? Niewiele mogła znaleźć tu młodzież, której naprawdę było jak na lekarstwo. I szkoda, że organizatorzy nie pomyśleli o miejskiej potańcówce. Rozrywce, którą mieszkańcy najwyraźniej bardzo polubili, skoro dzielili się z nami taką refleksją, dodając, że nic tak nie integruje, jak wspólna zabawa.